Nasza kochana publiczność zebrała się mimo już późnej pory. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy pewnie stanowią najbardziej najbliższą rodzinę naszych aktorów. Cieszymy się bardzo Państwa obecnością. Od tych maluszków, które tutaj są, po babcie. Witamy serdecznie siostry, księdza. I mamy radość zaprosić Państwa na taką krótką scenkę z życia świętego Karola Wojtyły pod tytułem Dorastanie do nieba. Jesteśmy akurat w okolicy Wszystkich Świętych. Myślę, że wszystkim nam się przyda zobaczyć, jaką drogą w życiu trzeba iść, żeby dojść do nieba. Zapraszam. Wszędzie dobrze, a najlepiej w domu. Tyle lat minęło od czasu, gdy Karol Wojtyła, dziś święty Jan Paweł II, wyszedł z Wadowic. Ile razy dane mu było przyjechać tu choć na chwilę. Wtedy z wielkim wzruszeniem patrzył na to miasto lat dziecięcych. Miasto, które było świadkiem jego pierwszych kroków, pierwszych słów. Miasto jego dzieciństwa. Dom rodzinny, kościół, szkoła. Patrzył, wspominał ze wzruszeniem i z wdzięcznością. Tu, w tym mieście, wszystko się zaczęło. I szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Tu zaczęło się jego dorastanie do nieba. Przyjrzyjmy się, jak to było. Dom był przy ulicy Kościelnej. A kiedy Karol patrzył przez okno, widział na murze kościelnym zegar słoneczny i napis: czas ucieka, wieczność czeka. Dziś często ludzie mierzą czas ilością zarobionych pieniędzy, a zapominają, że czas trzeba mierzyć ilością czynionego dobra. Liczą się nawet najmniejsze okruchy dobra. Z nich, jak ocean z kropel wody, utworzona jest wieczność. A jak daleko od nas do nieba? Przez całe życie iść tam potrzeba, czyniąc po drodze dobrego wiele. Spójrzmy, jak dorastał do nieba święty Jan Paweł II. Thank you.
Za kościołem znajduje się boisko, gdzie Karol często grał z kolegami w piłkę. Właśnie czekają tam na niego. Widzę, że on już biegnie. Zaraz tu będzie. Zatrzymał się jeszcze na chwilę koło domu pani Heleny, aby powiedzieć jej dzień dobry. On zawsze tak robi. Wszystkich pozdrawia. Nie mija obojętnie nikogo. Taki już jest Karol. A oto on właśnie wbiega na boisko. No wreszcie! Dobrze, że przyszedłeś. Nie mogliśmy się już na ciebie doczekać. Pierwszym kapitanem jestem ja, bo wczoraj byłeś ty, a przedwczoraj on. A ja kiedy? A ty będziesz jutro. Drugim kapitanem będzie Lolek, czyli Karol. Wciąż Lolek? Bo on dobrze gra. Ja też dobrze gram. Ale on gra zespołowo, a ty bez końca się kiwasz. Prawda, Lolek? Ja nie muszę być zawsze kapitanem. Niech on spróbuje. Dobrze, zacznijmy już, bo szkoda czasu. Bieramy drużyny. Do ilu gramy? Do 6, po 6 zmiana bramek. A sędzia? Trzeba wybrać sędziego. Sędziego nie trzeba. Każdy wie, czy zawinił, czy nie. Wreszcie piłka poszła na środek boiska i zaczął się mecz. To była ulubiona zabawa chłopców. Lolka też. Bawili się świetnie. Czas miał szybko. Słońce zaczęło zachodzić. Lolek! 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 Muszę już iść. Mama mnie woła. Zostań jeszcze chwilę. Taka wspaniała zabawa. Jeszcze 10 minut z nami pograj. Dziękuję wam, ale nie mogę. Muszę na jutro odrobić lekcję. Jeszcze zdążysz. Ty i tak zawsze jesteś przygotowany. Raz miałem sobie podarować. Mój tato mówi, że trzeba być solidnym. A poza tym nie chcę sprawić przykrości mamie. Możesz powiedzieć, że nie słyszałeś, jak wołała. Co ty? Nie wolno kłamać. Przecież słyszałem. Słuchajcie, przecież możemy spotkać się jutro. Karol, przyjdziesz? Bardzo chętnie. Wiecie przecież, jak bardzo lubię z wami grać. A teraz już idę. Do jutra. Cześć. Poszedł. Wkrótce poszli jeszcze dwaj inni. Pozostali grali dalej aż do zmroku, chociaż mamy nawoływały ich do powrotu. Karol też chętnie by jeszcze pograł, ale wołanie mamy było dla niego ważniejsze niż najlepsza zabawa. Codziennie służy do mszy świętej o godzinie 6 rano, bo inaczej mógłby się spóźnić do szkoły. Na szczęście kościół blisko, tuż obok, po drugiej stronie ulicy. Wystarczy wyjść z domu, gdy kościelny dzwoni sygnaturką 5 minut przed 6. Lolek, słyszysz? Już dzwonią. Biegnę, mamo. Gdzie mój Lolek? Tu masz. Jeden, drugi,
poczekaj, jeszcze szalik. Nie trzeba, to blisko. Zapnij guziki. To po drodze, ale jeszcze ci muszę, mamo, coś powiedzieć. To potem, idź już. Nie, teraz, bo ty tak zawsze o mnie dbasz, a o siebie w ogóle i często chorujesz. Proszę cię, dbaj o siebie więcej. Dobrze. Obiecujesz? Tak, tak, idź już, bo się spóźnisz. Wadowice zamieniają się w jeden wielki bukiet kwiatów. Za kościołem kwitną kasztany, nad rzeką pachną wierzby, wszędzie śpiewają ptaki. Szczególnie pięknie jest rano, kiedy Lolek idzie do szkoły. Do szkoły jest blisko, mieści się ona na rynku. Posłuchajmy, co o Karolu mówią nauczyciele. Karol uczy się bardzo dobrze. Jest najlepszy w klasie. Bo jest niezwykle zdolny. Nie tylko. Również dużo pracuje. Jest bardzo pilny. Nie chwalcie go tak. Ale jest za co chwalić. Znajduje czas, aby pomóc w nauce kolegom, którzy nie mogą sobie poradzić. Tak, to prawda. Albo on przychodzi do nich, albo oni do niego i odrabiają wspólnie lekcje. Najchętniej uczy się języka polskiego i historii. Czyta powieści, ale przede wszystkim podoba mu się poezja. Bardzo szybko uczy się wierszy na pamięć. Zastanawiam się czasem, kim będzie ten chłopiec, gdy dorośnie. Niespodziewanie pada grom. W 1929 roku umiera mama. To dzieje się tak szybko, że Lolek długo nie jest w stanie uwierzyć, że mama odeszła. Zresztą ma dopiero 9 lat. Nie płacz tak. Nie rób przykrości mamie. Ona przecież jest przy nas i nie chce, żebyś płakał. Ale tato, jak my potrafimy żyć bez mamy? Ona nam będzie z nieba pomagała, a również dobrzy ludzie, tu, na ziemi. A nie pytasz, kto będzie gotował nam obiady? Ale tato, przecież to nieważne. Ale ja już wymyśliłem. Na obiad będziemy chodzili do jadłodarni. Do pana się? Tak. Jego syn to mój kolega. Gramy razem w piłkę. No właśnie. A ja będę wracał szybciej z pracy. A w niedzielę będziemy gotowali obiad wspólnie. Ja też, tak? Tak. Damy sobie radę. Lolek czasem zrywa się w nocy, wołając: mamo! Uspokaja go ojciec.
pociesza, przytula, całuje. Lolek modli się za duszę mamy. Wie, że tak trzeba, ale jest pewny, że mama poszła do nieba. Była przecież zawsze taka dobra. Czasem smutno mu siedzieć w pustym mieszkaniu, gdy tata później wraca z pracy. Idzie wtedy do zaprzyjaźnionych rodzin, najchętniej do Kotlarczyków. Pewnego razu, gdy siedzieli przy stole, pan Mieczysław Kotlarczyk, nauczyciel polskiego i reżyser w jednej osobie, powiedział: chciałbym w tym roku zrobić prawdziwe polskie jasełka. Będą potrzebować również małych pasterzy. Takich jak ja? Tak, w twoim wieku też. A mógłby mnie pan wziąć na próbę? Jak się nadam, to dobrze. A jak nie, to... to nie. Możemy spróbować. I udało się. Karol zaczyna występować jako aktor w teatrze pana Kotlarczyka. Słucha uważnie tego, co pan reżyser mówi o roli sztuki, która zdolna jest przemienić człowieka. O roli piękna, która jest w stanie uczynić człowieka lepszym. W czerwcu 1938 roku Karol kończy gimnazjum. Zdaje maturę z wyróżnieniem. Teraz pragnie zostać aktorem. Przyznam się, że najchętniej bym się widział w szkole wojskowej. Ja? Do wojska? Mówię poważnie. Tak, ty. Nadajesz się na wojskowego. Jesteś solidny, odpowiedzialny i inteligentny. Tato, tato. Skąd ci to przyszło do głowy? Mówię szczerą prawdę. Nadajesz się na oficera. Jak ja potrafiłbym wydawać rozkazy? A potrafisz. Nieraz widzę, jak radzisz sobie na boisku. Nie, już poważnie. Ja chcę być aktorem. Dlatego wybrałem polonistykę. Może jeszcze uda mi się pisać wiersze, dramaty. Już nawet próbuję. Lolek. Wiesz, że cię kocham. Zrobisz, jak zechcesz. Chcę twojego szczęścia. Obiecuję, że z Krakowa będę do ciebie przyjeżdżał na każdą niedzielę. Nic z tego. Ja jadę z tobą do Krakowa. Jak to? Jadę do Krakowa? Przeprowadzamy się do Krakowa. W końcu, dlaczego nie? Nie zostawię cię samego. Jest nas tylko dwóch na świecie. Po roku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w życiu Karola Wojtyły zachodzi kolejna zmiana. Wybucha II wojna światowa. Niemcy zamykają działalność uniwersytetu, a profesorów wywożą do obozu koncentracyjnego. Karol podejmuje pracę w kamieniołomie na Zakrzówku, a potem w fabryce Solvay. Pomimo ciężkiej pracy każdą wolną chwilę poświęca nauce. Uczy się sam lub z kolegami. Nadal też działa w teatrze pana Kotlarczyka. Oczywiście w sposób tajny. W tym czasie zachorował tata Karola, jego najbliższy przyjaciel. Karol opiekuje się nim z największą troską. Wkrótce jednak ojciec umiera. Karol pozostaje sam. Dużo się modli, prosi Boga o pomoc. Zastanawia się nad swoim życiem. Wreszcie podejmuje ostateczną decyzję. Któregoś wieczora o tym postanowieniu dowiaduje się pan Kotlarczyk. I to właśnie w tej chwili, gdy miał dla Karola wspaniałą propozycję. Chciałbym, abyś zagrał główną rolę w sztuce Król Duch Juliusza Słowackiego. Dziękuję, ale nie mogę. Proszę nie dawać mi już żadnej roli. Karol, co ty mówisz? Dlaczego? Nie będę miał już na to czasu. Jak to nie będę miał już na to czasu?
A co będziesz robił? Przepraszam, że tak pytam. Chcę zostać księdzem. Ty księdzem? Ty z twoim talentem? Najlepszy aktor, jaki miałem w życiu. Ja już wszystko przemyślałem. Tak, będę księdzem. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi, gotowy pójść za nim, by łowić serca słów Boży prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Twoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę Ci ciąg. I został księdzem, potem biskupem, kardynałem, a w końcu papieżem. Habemus papam! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Kochał wszystkich i uczył miłości. I tak dorósł do nieba. I został świętym. A właściwie świętym się nie zostaje nagle. Świętym staje się chwilę po chwili, dzień po dniu. Prawdziwa mądrość na tym polega, aby umieć kochać i pragnąć szczęścia drugiego człowieka, każdego człowieka. Gdy patrzę na Ojca Świętego, na naszego papieża, to myślę czasem, co ze mnie wyrośnie, kim będę? Chciałbym być wielkim i pięknym człowiekiem, chociaż trochę podobnym do Niego. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Twoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś ów. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Twoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś ów. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca, młodego zapałem, mych kropli potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Bowiem usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś wór. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś tu. I wszyscy razem. Dziś wypłyniemy już razem, łowić serca na morzach dusz ludzkich, Twej prawdy ścieczką i słowem życia. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją markę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mów. O Panie, to spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją markę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś wór. Natomiast myślę, że te talenty się ujawniają i wkrótce zrobimy jeszcze coś. Co Wy na to? No, super. Super? Tak? No, będziemy się starać. Dziękujemy serdecznie. Proszę do mikrofonu. No właściwie jestem dzisiaj tutaj przypadkowo, można tak powiedzieć, ale chcę też stwierdzić, że było pięknie, ambitnie, delikatnie i myślę, że właśnie tacy jesteście piękni, delikatni, tak pokazaliście i ambitni, nie smakujcie tego, tak trzymać. Dziękuję Wam, siostrze, księdzu, Bóg zapłać.